Siemanko, z tej strony Max Sierot, to jest błyskawiczna recenzja gry Doom w wersji PC. Gra wyszła także na Xbox One oraz PlayStation 4. Najnowsze dzieło id Software to w najprostszym ujęciu remake klasycznego tytułu budującego podwaliny gatunku. Lądujemy na Marsie, na którym bla 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 bla, kogo obchodzi fabuła, kiedy podawana jest w tak niestrawnej formie, że nawet protagonista ją olewa. W dodatku nie ma czasu na słuchanie durnej opowiastki, kiedy trzeba napieprzać ze wszelkiej możliwej broni do hord demonów, biesów, belzebubów i od czasu do czasu zombiów. Arsenał jest wielki jak portki Doroty Wellman i dodatkowo mamy możliwość modyfikacji każdego egzemplarza o przeróżne bajery ułatwiające eksterminację wrażek zastępów. Do tego dali nam OCZYWIŚCIE rozwój postaci, który ma tyle sensu w FPS-ie, co danie rybie ręcznika. Jesteście fanami kodów, Battlefieldów i innych strzelanek dla grzecznych dziewczynek uczących się chowania za winklem? Doom zrobi wam z zadów jesień średniowiecza już w samym menu, by przepuścić was przez swój układ trawienny w samouczku i wydalić w mocno zbezczeszczonej formie. Podnoszenie broni do oczu? Zapomnij. Regeneracja zdrowia? Zapomnij. Pseudotaktyczne podejście i skradanie? Czego ty tu w ogóle szukasz, człowieku? Doom wymaga ciągłego biegania, skakania, częstej zmiany oręża i przede wszystkim strafowania. Na deser krew, krew, wyprute flaki i powyrywane głowy. I to tyle, jeśli chodzi o Dooma. To czysta esencja rozgrywki, ubrana w piękne szaty, czasami nie nadążające doładować tekstur przy tym zabójczym tempie. Gamingowe porno, oferujące wspaniałą zabawę bez zagłębiania się w pierdoły takie jak fabuła. Polecam, ale najlepiej przy wyłączonych głośnikach, bo polski dubbing daje raka. I to 2 na 10, myślą kończę. Cześć!